po raz kolejny na koncercie zespołu, co jest wyciężające, bo słucha. Bardzo miło mi jest Państwa powitać w imieniu całej ekipy naszej kawiarni. Trochę chłopaki nas wystraszyli hasła, że to jest ostatni koncert zespołu, co jest. Ale tylko w tym roku, więc zapraszamy już na kolejne. Ja chciałam ze swojej strony życzyć Państwu udanej zabawy, tak jak zwykle, i wszystkiego dobrego. Bawcie się równie dobrze jak my. Dziękuję bardzo.
Ja nie wiem, czy to jest istotny komunikat, ale przydałby nam się wokalista. Nie mam przeszkody. Dobry wieczór, witam was bardzo serdecznie. Gdzie jest pan od tego solarium naprzeciwko tutaj? Sorry, nie widzę was w ogóle przez tą lampę, ale to nieważne. Witamy was bardzo serdecznie. Rozmawiałem z koleżanką, ona żyło dobrze z nami. Powiedziała cicho, dotknij ręką nieba. Wyciągnąłem w górę ręce, niebo dało cichy deszcz. Zwariowałem, jak mi deszczu było trzeba. Zapytałem kiedyś wróżkę, czy mi nie zabraknie sił. Nie zabraknie, tylko dotknij ręką nieba. Rozrzuciła karty w koło, ja wybrałem jedną z nich. Skąd wiedziałem, że tej jednej właśnie trzeba? Prowadzi mnie od lat niewidziana siła, która nadaje sens i każe trwać. A przecież tyle, dlatego wiem, co chciałem powiedzieć ja. Policzyłem kiedyś wszystko, co mi dało dobry znak. Pod stopami jeszcze mocniej czułem ziemię. Wyciągnąłem w górę ręce, padał morski dobry deszcz. Już wiedziałem, nigdy się nie zmienię, nic nie wiem. Prowadzi mnie od lat niewidziana siła, która nadaje sens i każe trwać. Niewiele mam, tak mało, a przecież tyle. Dlatego wiem, co chciałem powiedzieć ja. Każdy rok i każdy dzień ma jakiś sens. Każdy śmiech i cicho płacz nie dziwi mnie. Rzeki, szum, kamienia, szept rozumiem już. Bez słów, bez żadnych zbędnych słów. Prowadzi mnie od lat niewidziana siła, która nadaje sens i każe trwać. Niewiele mam, tak mało, a przecież tyle. Dlatego wiem, co chciałem powiedzieć lat. Prowadzi mnie od lat niewidziana siła, która nadaje sens i każe trwać. Niewiele mam, tak mało, a przecież tyle. Dlatego wiem, co chciał powiedzieć lat. Dobry wieczór, witam was bardzo serdecznie. Hej! Moi drodzy, w dniu dzisiejszym gramy dla was ostatni koncert w tym roku. Mało tego, dowiedzieliśmy się dzisiaj, że to będzie również ostatni koncert zespołu, co jest w tym składzie, ale to później wam powiem. Witam was bardzo serdecznie. Proszę pana, co z tą lampą? Czuję się jak na solarium. Dobrze.
Mamy tutaj wśród was parę osób, które znają doskonale twórczość Grzegorza Kupczyka zespołu Turbo. Grzegorz Kupczyk nagrał kiedyś fantastyczną taką solową płytę, jeden utwór pod tytułem Smak ciszy. Jeżeli jest wokalista śpiewający wysoko na sali, zapraszamy, bo to jest utwór tak zwany do zarżnięcia gardła. 3-4. Wyściskam, zrobimy to dyskretnie. Bo mi wypada składać takich obietnic. Dobrze, moi drodzy, teraz nie zdradzaj. Utwór dedykacja.
Generalnie moim schematem myślowym, jeśli chodzi o ten utwór, to najlepsze dwa przykłady, film Testosteron i Ladies. Kiedy większość ludzi są przekonani, większość osób jest przekonanych, że film Testosteron to jest taki zły, bo to ja tak włóczę, czy ktoś z nas? Ja już mam swoje lata. Generalnie ostatnio wypuściłem chłopców, żeby mówili do mnie młody. Opowiedzieć, nie mówią właśnie, mówią gówniarze. No i z tym testosteronem jest tak, że wszyscy myślą, że ten film jest zły, ponieważ on źle mówi o kobietach, wyśmiewa kobiety. Co jest tak naprawdę nieprawdą, bo to jest całkowicie w drugą stronę. I jest pewien utwór, jeśli chodzi o tą analogię myślową, który nazywa się Nie wiesz nigdy kobiecie. Porwaliśmy się na niego jak z motyką na tą lampę. I generalnie gratuluję... Dajcie tu jakąś motykę, naprawdę. Dajcie tu jakąś motykę. Gratuluję panom i proszę was o wielkie brawa dla nich za wytrwałość, za łapanie tego tam czegoś tam, jak to się nazywa. Wielkie brawa dla panów, proszę. Twarz.
potrzeba nasze dłonie. Paweł Mikasiewicz, brawa na niego, na zachętę! Co? Ale tempo tutaj rączki bolą, co? No wreszcie, wreszcie, coś robicie w tym zespole, wreszcie. Oni generalnie zabronili mi dzisiaj Zabronili mi dzisiaj nosić sprzęt. Tutaj ten, w ogóle nie mogę nic rozstawiać, bo powiedzieli, że ja nie mogę się przemęczać. Generalnie powiedzieli, że mam tego nie dotykać, bo popsuję i... Ale ten... No moi drodzy, jedziemy teraz regionalnie. To jest utwór, którego nigdy nie graliśmy. To znaczy ja grałem, ale chłopcy nie grali, bo chłopcy mają mniejsze doświadczenie sceniczne niż ja. Może dlatego, że jesteśmy młodsi troszkę.